Uwaga, mamy już sygnał do startu. Jeszcze chwila. Jedyny w stawce trzylatek, tylko Czekondo ma niską wagę. Reszta wszystko wysokie wagi. Corinne Maestro 63 kilo, aż szóstka. I uwaga, ruszyły. No Welcome Ritenka pójdzie na prowadzenie, chociaż Green Maestro tam ostro się starsza, stara też i także mocno jedzie jockey Alex Reznikow na Nikow Memory. Te trzy konie, Welcome Return i Green Maestro. Na trzeciej pozycji Nikow Memory. Dalej na czwartym trzylatek Czekondo. No mocno poszedł tutaj na Welcome Return Podkrowicki, ale ona w takim stylu tutaj startowała i w takim stylu wygrywała gonitwy. Zobaczymy, na razie idzie lekko, ale również lekko Green Maestro i lekko Nikow Memory. Czekondo dalej z tyłu, nie radzi sobie na razie Masai Moon, ale tam Piotr Piątkowski będzie czaił na finisz. No zobaczymy, za chwilę finisz, jeszcze 600 metrów, bardzo dobre, ostre, selekcyjne tempo. Bardzo lekko Welcome Return ucieka, próbuje finiszować przy kanacie, bardzo dobrze Nikow Memory. Także polem ruszył Green Maestro. Te konie walczą chyba tylko o drugie miejsce. Welcome Return niezagrożona. Walka o drugie miejsce. Tam także włączyła się Masai Moon do walki. No, Green Maestro finiszuje polem bardzo ładnie. Ucieka Welcome Return. Welcome Return. Nikow Memory, Green Maestro. Trzy konie, nie? Teraz Nikow Memory przyspiesza, ale także Green Maestro. Za chwilę celownik. Wygrywa Nikow Memory, wygrywa, przepraszam, Welcome Return, drugi Green Maestro, trzecia Nikow Memory. Taka jest kolejność na celownik, więc Welcome Return nie zawiodła.